Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem poinformować o akcji Nowoczesnej. Mianowicie jutro we wszystkich miastach Polski rozdajemy polską konstytucję. W różnych miastach o różnych godzinach, we Wrocławiu o 14:30. A wcześniej będę miał też tam spotkanie z mieszkańcami. Po drugie chciałem zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło wczoraj. Uważam oczywiście, że nie mają sensu kolejne takie duże spotkania, ale jeżeli Jarosław Kaczyński jest skłonny zrobić krok wstecz, przypomnę, na początku przyszłego tygodnia przyjedzie do Polski komisarz Timmermans. Jak rozumiem, wysoce prawdopodobna jest sytuacja, w której Jarosław Kaczyński powie, że dostosuje się do zaleceń Komisji Weneckiej. To jest, wydaje mi się, dobry moment do tego, aby opozycja wspólnie zaproponowała jedno rozwiązanie, które byłoby wspólnym rozwiązaniem kompromisowym całej opozycji. Mogę powiedzieć, że rozpocząłem rozmowy z poszczególnymi klubami parlamentarnymi w tej sprawie. Nasza propozycja jest taka, jak przedstawiłem wczoraj, zarówno na spotkaniu, jak i przed spotkaniem, przepraszam bardzo. Czyli zasada jest fundamentalna taka, że kolejną osobą, która zostanie przyjęta w poczet sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będzie jeden z sędziów zgłoszonych w grudniu. Ta propozycja jest o tyle dobra, że ona nie dotyczy przeszłości. Przeszłości nie można negocjować, ale to jest propozycja wyjściowa. Mam nadzieję, że zarówno z klubem Kukiz15, jak i z PSL-em, jak i być może z Platformą udałoby się wypracować jedną propozycję. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy będzie można powiedzieć: sprawdzam, czy intencje ze strony PiS-u są prawdziwe, czy to tylko markowanie jest dobrych intencji. Tak naprawdę czasu mamy kilka tygodni, tak naprawdę do momentu, kiedy ktoś zostanie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Albo będzie to osoba inna niż grudniowe, to oznaczałoby, że chęci kompromisu nie ma, lub też osoba właśnie jedna z tych grudniowych, co dałoby rozwiązanie i ścieżkę wyjścia z sytuacji na przyszłość. Zobaczymy, co się wydarzy w poniedziałek i wtorek. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński tak przynajmniej deklarował, zakomunikuje komisarzowi Timmermansowi, że jest skłonny dostosować się do zaleceń Komisji Weneckiej. Zobaczymy oczywiście w praktyce, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj wiedziałem, że pani premier Beata Szydło rozpoczęła akcję pod tytułem Kupujemy głosy za wasze pieniądze, czyli puściła autobusy w kraj wokół programu 500+. Ewidentnie jest to program propagandowy. Przypomnę, głównym problemem tego programu jest nie tylko to, że wiele osób tych pieniędzy nie otrzyma, ale również to, że w przyszłym roku na to nic nie ma pieniędzy. Pojawiły się pomysły, żeby zabrać te pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli z pieniędzy, które są przeznaczone dla emerytów. Zgłosiliśmy ustawę, która tego zabrania. Pani minister Rafalska co prawda mówi, że te pieniądze nigdy na to nie zostaną wydane, ale przypomnę, nie ma znaczonych pieniędzy, czyli jak wezmą z innej kubki, to tą kubkę sfinansują właśnie z tymi pieniędzmi z FRD. I ważne jest to, i to jest apel do pani premier, żeby rozwiązywać prawdziwe problemy Polaków, a nie robić akcję propagandową, wysyłając autobusy w Polsce, bo przyznacie państwo, to jest bardzo marketingowe, a mało realistyczne. Mogę powiedzieć tak, ja na spotkaniu poprosiłem, żeby dyskusja była wyłącznie w Trybunale Konstytucyjnym i spytałem Jarosława Kaczyńskiego, czy jest w stanie zrobić krok wstecz. Mówię, że dostosuje się do ustaleń Komisji Weneckiej. Jaki cel miał Jarosław Kaczyński wczoraj? Chciał pokazać, że PiS jest otwarty na kompromis, a opozycja go odrzuca i opozycja jest zła. My mówimy, proszę państwa, my jesteśmy otwarci na kompromis w ramach prawa. Oczywiście wyrok musi być opublikowany i wyrok Trybunału wykonany. Niemniej możemy spotkać o przeszłości. Takie było spotkanie. Uważam, że celem Jarosława Kaczyńskiego było pokazanie, że jesteśmy opozycją totalną i nie słuchamy w ogóle propozycji rozwiązań. Ja teraz mówię: sprawdzam. Byłem na spotkaniu, wszyscy mogą powiedzieć, co ja mówiłem na spotkaniu. To jest dłuższa gra, przypomnę. W poniedziałek, we wtorek, bo ja pamiętam, będzie tu komisarz Timmermans i on poprosi Jarosława Kaczyńskiego o dostosowanie się do Komisji Weneckiej, a Jarosław Kaczyński prawdopodobnie powie, że się do tej komisji zastosuje. A my mówimy: sprawdzam. I chcemy, jako proponowałbym, żeby wszystkie kluby opozycyjne złożyły jeden projekt kompromisowy, który oczywiście nigdy nie może zakładać łamanie prawa, czy nie może zakładać łamanie konstytucji, fundamentem jest i było i będzie opublikowanie wyroku. Natomiast miejmy świadomość tego, że nie jest tak, że mamy PiS, który chce porozumienia i opozycję, która nie chce. Ja też chcę porozumienia w ramach prawa. I tyle mogę powiedzieć. Ci, którzy byli na spotkaniu, doznają dokładnie przebieg. Proszę państwa, to jest być może gra, a być może realna propozycja. Ja mówię: sprawdzę. Panie przewodniczący, a to prawda, że Grzegorz Schetyna był wczoraj inny? Tak, znaczy rozmawiam. Już
z panem rozmawiać. Rozmawiam, tak? Nie trzeba organizować spotkań, można rozmawiać też w parlamencie. Nie za każdym razem spotkania muszą być wyznaczone na konkretną godzinę. Uważam, że takie spotkania jak wczoraj nie będą miały sensu, jeżeli okaże się, że to było blefem. Jak ktoś blefuje, to ja mówię, sprawdzę. To nie jest poker, sprawdzę. Panie pośle, to prawda, że niestety na tym czasie spotkaniu był zupełnie inny Grzegorzem Schetyną niż ten, który potem poszedł do dziennikarzy i opowiadał nam relację o spotkaniu. Tak, tak, był grzeczny, a potem był niezadowolony. Natomiast, proszę Państwa, nie chcę mówić o mojej postawie na spotkaniu, ale no, wydaje mi się dosyć grzeczny. Ja nie byłem bardzo grzeczny, natomiast uznaję, że przyjąłem założenie, szanowni Państwo, idę na spotkanie z założeniem, że są dobre intencje. Jarosław Kaczyński mówi, że się że zrobi krok wstecz. Ja witam to z uśmiechem i czekam, aż ten krok wstecz zrobi. Będziemy sprawdzać, jak ten krok wstecz będzie wyglądał. Zobaczmy, że jeżeli się spotykają, to mają nadzieję, że coś z tego będzie wynikało. Jeżeli to będą markowane spotkania, to takie spotkania będą miały sens niezbytnie. Proszę Państwa, ktoś blefuje cały czas, to potem przestajemy z nim grać. To skąd te dwie twarze Grzegorza Schetyny? Nie był. W czasie wczorajszego spotkania pojawiła się informacja, że... A, ale myśmy byli na spotkaniu. No tak, ale wyszliście tutaj informacje, że funkcjonowała to spotkanie, czy w tym kontekście był to bardziej blef, czy bardziej realne? Ale Państwo, ale ja nie wiem, czy... Ja nie jestem pewny wcale, czy Zbigniew Ziobro wszystko ustala z Jarosławem Kaczyńskim. Na pewno minister Waszykowski, jak wiemy już, wszystkiego nie ustala z Jarosławem Kaczyńskim. Nie jestem pewny wcale, czy to była skoordynowana akcja, czy to była osobista, że to powiem, wycieczka pana ministra Ziobry przeciwko prezesowi Rzepińskiemu. Na pewno nie jest to zgodne z przekazem Jarosława Kaczyńskiego. Sprawdzimy. Nie wiem, dzisiaj widziałem Jarosława Kaczyńskiego, proszę Państwa. Albo się idzie na rozmowy, zakładając, że on coś mogą przynieść, lub też nie. Druga kwestia jest taka, że ja chcę pokazać, że jesteśmy totalną opozycją. Czekamy na propozycję, a co więcej, sami zgłosimy propozycję i wtedy będzie można powiedzieć, kto tak naprawdę chce porozumienia, czy też nie. A przypomnę, że totalna opozycja musi też pamiętać o tym, kto jakby rozpoczął cały problem z Trybunałem Konstytucyjnym. Czasami przydałoby się uderzyć w piersi. Skąd te dwie twarze Grzegorza? Proszę pana, ja nie będę wchodził w mental Grzegorza Schetyny. Zwykle taki jest na niezadowolony na konferencjach, ale ja nic nie zrobię. No, taki Grzegorz Schetyna jest. Ja jestem na konferencjach zadowolony. To pytanie o to, co dzisiaj doniosło na TZ, że kilkoro posłów Platformy z posłem Sylwestrem Niesiołowskim na czele z panem Przewodniczącym Cukawu do Chwili Nowoczesnej, no i dostali czarną kolę. Mogę pana zapewnić, że z panem posłem Niesiołowskim ani razu o tej sprawie nie rozmawiałem. Wiem, co się dzieje w Platformie, widzę, co się dzieje na Dolnym Śląsku, zresztą dzisiaj tam będę. Mogę, że słaby jestem. Powiem tylko tyle, że nie było tematu przejścia tych posłów, które czytamy, do Nowoczesnej nigdy. Nie było nawet formy podania komukolwiek czarnej polewki, bo nie rozmawialiśmy o tym z tymi posłami. A co oni będą robić? Zobaczymy. Ale aspirują posłowie Platformy do Nowoczesnej? Znaczy aspirują. Wie pani, to, że ktoś z nim rozmawia na korytarzu, nie znaczy aspiruje. Aspiracja to jest tak, że chce do ciebie przyjść, czy mnie przyjmiesz. No, takiej tak rozmowy tak. Nie było. Pani, nie było takiej rozmowy, czy chcesz mnie przyjąć. Pani posłowie, na miała rację, bo prowadzone były rozmowy ogólnorozwojowe, czyli szeroko rozumiane zapoznawcze. Natomiast nie padły daleko idące sformułowania typu chcę do Was przejść, to Wam oferuję, albo my chcemy Ciebie wziąć. Jak Państwo widzą, nasz klub się nie powiększył i na razie nie widzę takiego typu chcę do Was przejść, to Wam oferuję, albo my chcemy Ciebie wziąć. Jak Państwo widzą, nasz klub się nie powiększył i na razie nie widzę takiej potrzeby, powiem Państwu szczerze. Ważne jest to, żeby klub był integralną częścią, żeby nie głosował za każdym razem inaczej, żeby można było wspólnie wypracować to stanowisko i przyznam, no dla nas jednak osoby, które blisko pracowały z Donaldem Tuskiem albo w ostatnich latach, no byłyby obciążeniem, a nie zaletą.